W dzisiejszym filmie zobaczymy Duda kontra Tusk, kontrowersje wokół Rady Gabinetowej. Bitwa morska u wybrzeży Krymu, desantowiec zamienił się w łódź podwodną. Potężna eksplozja w Iranie, sabotażyści wysadzili gazociąg. Kongo grzmi po wizycie Dudy, protesty przeciwko dwulicowej Polsce. Indie tłumią protesty rolników, użyto dronów i gazu. Ostry spór z PKP Cargo, rolnicy jadą zaorać tory. Katastrofa w największej tureckiej kopalni złota. Tusk o zagrożeniu z Królewca, przybyło głowic nuklearnych. Zapraszam do oglądania. Duda kontra Tusk, kontrowersje wokół Rady Gabinetowej. 13 lutego odbyła się Rada Gabinetowa. Głównymi tematami części jawnej były strategiczne inwestycje, jak CPK, energetyka jądrowa, rozbudowa portów i modernizacja armii. Premier Donald Tusk, odnosząc się do CPK, zasugerował niegospodarność poprzedniego rządu, który do tej pory miał wydać na inwestycje już 2,7 miliarda złotych. W spółce jest zatrudnionych 750 osób. Wynagrodzenia dla samego zarządu to 11 milionów złotych. Na promocję i lobbying wobec CPK wydano 27 milionów. 112 milionów na utrzymanie biura i usługi informatyczne. Na część kolejową wydano około 500 milionów złotych, choć nie powstał ani kilometr torów, wyliczał Tusk. Prezydent Andrzej Duda tłumaczył, że zanim wystąpi się o decyzje środowiskowe czy o wiele innych rzeczy, to koszty już są. Zanim zostanie wbita łopata, trzeba skupić grunty, przygotować dokumentację. Ten proces zwykle trwa kilka lat, zanim tę budowę w ogóle można zobaczyć. Ale nie mam nic przeciwko temu, żebyście Państwo tę kwestię finansową badali, odpowiedział prezydent. Premier odniósł się także do szumu wokół Pegasusa. Przedstawił prezydentowi dokumenty, przyznając, że został on niesłusznie zakupiony z Funduszu Solidarności, a służby miały z niego korzystać w sposób legalny i nielegalny. W kwestii SMR-ów Tusk, powołując się na informację ABW, stwierdził, że spółka, która ma realizować program tzw. małych reaktorów, została skonstruowana ze szkodą dla interesów państwa. Według premiera tymi informacjami dysponowali Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, ale nie były przekazywane prezydentowi. Z kolei Andrzej Duda poruszył kwestię modernizacji armii. Wspomniał o realizacji umów zbrojeniowych z USA, Koreą Południową i rodzimym przemysłem oraz zawieraniu kolejnych kontraktów, a także zwiększaniu liczebności wojska. Uznał, że są to dla niego kwestie priorytetowe. Dodał też, że ostatnie groźby Donalda Trumpa, że USA nie pomogą sojusznikom, którzy za mało przeznaczają na obronę, nie dotyczą Polski. Politycy PiS przekonują, że Donald Tusk cynicznie wykorzystał posiedzenie Rady Gabinetowej, by odwrócić uwagę od niewygodnych dla rządu tematów. To dlatego chwycił się tematu Pegasusa i podważał CPK, mówią. Niektórzy twierdzą jednak, że sam Andrzej Duda zbyt słabo kontrował ofensywnego szefa rządu i nie stawał w obronie partii matki. Zareagował też wywołany do tablicy Mariusz Kamiński, były koordynator służb specjalnych. Dość insynuacji Donalda Tuska. Sprawa tzw. Pegasusa to nie temat na polityczne kłamstwa i partyjne ataki. Czekam na komisję do spraw Pegasusa, by pokazać Polakom skalę manipulacji w tej sprawie, napisał na portalu X. Tymczasem w środę pojawiły się wyniki sondażu Ibris, przeprowadzonego na zlecenie Rzeczypospolitej. Wynika, że nieco ponad 36% badanych zdecydowanie opowiada się za kontynuacją budowy CPK. 22% raczej tego chce. Łącznie daje to blisko 60% odpowiedzi na tak. 8% raczej nie zgadza się z tym, by dalej prowadzono inwestycje, a niewiele ponad 15% nie chce tego w zdecydowany sposób. Wynika z tego, że łącznie przeciwników jest około 23%. Jednocześnie aż 18,5% ankietowanych nie ma zdania na temat tego projektu. Bitwa morska u wybrzeży Krymu. Desantowiec zamienił się w łódź podwodną. Kanał Krymski Wiatr podaje, że u wybrzeży okupowanego Krymu do zatopionego krążownika Moskwa dołączył kolejny rosyjski okręt. Grupa monitorująca poinformowała, że amerykański bezzałogowy statek rozpoznawczy monitoruje bitwę morską u wybrzeży Krymu. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać moment trafienia w okręt na Morzu Czarnym, w pobliżu Ałupki. Ukraińska prawda twierdzi, że jednostkę zaatakowały drony. Ta pochyliła się na bok i zaczęła tonąć.
Siły zbrojne Ukrainy wspólnie z Głównym Zarządem Wywiadu Ministerstwa Obrony zniszczyły okręt desantowy okupantów Cezar Kunikow. W momencie ataku znajdował się na ukraińskich wodach terytorialnych w pobliżu Ałupki. Chwała siłom obronnym Ukrainy, podał chór. Do zdarzenia doszło w środę rano. Miejscowi donieśli o eksplozjach i pożarze. Prawdopodobnie na statku znajdowała się amunicja. Do akcji poszukiwawczo-ratowniczej wysłano inną jednostkę, łódź podwodną, a także helikoptery, przeciwokrętowy KA-27 oraz 2 Mi-8. Według portalu śledzenia lotów Flight Radar RQ-4B Global Hawk wystartował z bazy lotniczej NATO Sigonella na Sycylii i prowadzi rozpoznanie nad Morzem Czarnym w odległości około 100 km od wybrzeża Krymu. Jego zadaniem jest odkrywanie obszarów obrony powietrznej i zbieranie danych o reakcji rosyjskich sił zbrojnych na sytuacje bojowe. Od początku wojny zachodnie służby wywiadowcze dzielą się informacjami z Ukrainą w czasie rzeczywistym. Ukraińska Prawda twierdzi, że załoga okrętu to 87 ludzi. Mógł być wykorzystywany do stawiania min, a także do transportu żołnierzy, czołgów i innego sprzętu wojskowego. Nie ujawnimy liczby dronów morskich, ale tak, były to Magura V-5. Możemy już o tym rozmawiać. Tak więc dzisiaj został zniszczony duży statek desantowy, około 4 km od wybrzeża. To była złożona operacja, której przygotowanie zajęło dużo czasu, śledzenie tras i zbieranie danych, powiedział przedstawiciel chór Andriy Jusow. Cezar Kunikow, którego imię nosi zatopiony w środę okręt rosyjski, był sowieckim oficerem, który zginął w wyniku poniesionych ran dokładnie 14 lutego 1943 roku. Miał 81 lat. Potężna eksplozja w Iranie. Sabotażyści wysadzili gazociąg. Informację podała azerbejdżańska agencja informacyjna Trend. Do wybuchu doszło na głównym gazociągu w kraju w mieście Borujen w środę rano. Eksplozja spowodowała wielki pożar. Irańska półoficjalna agencja prasowa MER twierdzi, że nie odnotowano żadnych ofiar. Urzędnik lokalnej straży pożarnej przekazał, że uszkodzona została linia 65. Burmistrz miasta Fatah Karemi oświadczył, że dostawy gazu zostały wstrzymane. Pożar będzie trwał, dopóki gaz pozostały w rurociągu całkowicie się nie wypali, stwierdził Karemi, cytowany przez RBC Ukraina. Z kolei kierownik irańskiego Centrum Kontroli Sieci Gazowej powiedział irańskiej telewizji państwowej, że eksplozje na kilku odcinkach gazociągu zostały spowodowane przez działania sabotażowe i terrorystyczne, donosi Associated Press. Kongo grzmi po wizycie Dudy. Protesty przeciwko dwulicowej Polsce. W stolicy kraju Kinszasie od tygodnia trwają uliczne demonstracje. Lokalna ludność protestuje przeciwko niestabilności we wschodniej części kraju, gdzie rebelianci znani jako M23 kontynuują ofensywę i przejmują kolejne miasta. Emocje w Demokratycznej Republice Konga dodatkowo podsyciła ostatnia wizyta Andrzeja Dudy w Rwandzie. 7 lutego obydwaj prezydenci podpisali memoranda o współpracy gospodarczej w obszarze zielonych technologii i efektywności energetycznej. Dzień po tej wizycie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konga ostro potępiło te rozmowy. Polskę oskarżono o dwulicowe podejście, stwierdzając, że wcześniej poparła Kongo na forum ONZ, gdy oskarżono Rwandę o agresję i niepodważalne wsparcie dla terrorystów. Najwyraźniej podpisanie nowych umów z Rwandą prowadzi do przekonania, że Polska sprzymierzyła się z tym krajem w jej agresji przeciwko Demokratycznej Republice Konga, gdy jej rwandyjscy żołnierze bezkarnie dopuszczają się zbrodni na kongijskiej ziemi, oceniła agencja prasowa ACP. Władze Konga w oficjalnej nocie zastrzegły sobie prawo do wyciągnięcia wszelkich konsekwencji z tego celowego i nietaktownego zachowania polskiego rządu. Tamtejszy resort spraw zagranicznych potępił podpisanie umowy o wsparciu wojskowym między Polską a Rwandą, która przewiduje dozbrojenie i wzmocnienie jej potencjału logistycznego. Ta kwestia nie jest do końca jasna, ponieważ oficjalnie podczas wizyty prezydenta Dudy nie podpisano żadnej nowej umowy. Polska podpisała natomiast z Rwandą umowę o współpracy w zakresie przemysłu obronnego w grudniu 2022 roku. W ostatnich dniach doszło do palenia flag i demonstracji przed ambasadami zachodnich państw, oskarżanych o wspieranie sąsiedniej Rwandy. Pojawiło się także nagranie z protestów, na którym mężczyzna trzyma transparent z napisem „Polsko, wynoś się z Konga”. Celem ataków stały się placówki dyplomatyczne USA, Wielkiej Brytanii i Francji, a także Polska, odkąd polski prezydent wyraził poparcie dla Rwandy, odnotowała we wtorek Watykańska Agencja Informacyjna.
Według protestujących kraje Zachodu nie zrobiły nic, by powstrzymać rebeliantów, których ofensywa od początku 2024 roku nabiera tempa. Indie tłumią protest rolników. Użyto dronów i gazu. Indyjscy plantatorzy, którzy we wtorek ogłosili zawieszenie broni, wznowili w środę marsz i starli się ze służbami bezpieczeństwa w drodze do New Delhi. Jak donosi agencja Reutera, domagają się od rządu m.in. ustalenia minimalnych cen dla 23 upraw. Według lokalnych stacji telewizyjnych wobec protestujących użyto dronów, które zrzucały pociski z gazem łzawiącym. Demonstranci zostali zatrzymani na granicy Szambu, która dzieli Pendżab i Harianę około 200 km od stolicy New Delhi. Chcemy, żeby premier wyszedł i porozmawiał z rolnikami, powiedział indyjskiej agencji prasowej sekretarz generalny Komitetu Rolniczego. Plantatorzy przedstawili rządowi Indii w sumie 12 żądań, w tym umorzenia długów i wycofania spraw wytoczonych 3 lata temu. Wówczas rząd premiera Narendry Modiego złagodził, ale nie wywiązał się ze wszystkich obietnic. Tegoroczne protesty odbywają się na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, w których Modi będzie ubiegał się o 3. kadencję. Z danych rządowych wynika, że 2/3 z blisko 1,5 miliarda mieszkańców Indii utrzymuje się z rolnictwa, które odpowiada za niemal 1/5 PKB. Plantatorzy twierdzą, że są przygotowani na 6 miesięcy protestowania i nie wrócą do domu, dopóki ich żądania nie zostaną spełnione. Ostry spór z PKP Cargo. Rolnicy jadą zaorać tory. Nastroje protestujących pogorszyły się po tym, jak spółka PKP Cargo została przyłapana na bocznym torze w Dorohusku z transportem, który według rolników miał trafić do Polski. Wagony zawierały spleśniałą kukurydzę i 1700 ton rzepaku. Rolnicy nagrali przewoźnika, podejrzewając, że narusza on zasady embarga. Zaalarmowali wiceministra rolnictwa, który we wtorek zjawił się na miejscu i zażądał wyjaśnień od PKP Cargo. Menedżer spółki odmówił podania szczegółów przewozu. Wskazał jedynie, że działa zgodnie z prawem, a transport ma trafić do Finlandii. Michał Kołodziejczak domagał się potwierdzenia w dokumentach, że tak naprawdę jest. Został jednak zbyty. Pan zasłoni dane wrażliwe i mi je pokaże. Dokumenty, które wskazują, co przyjechało i co wczoraj zostało przepakowane na tych wagonach. Ja nie chcę znać waszych tajemnic handlowych. Ja chcę wiedzieć, co tu przyjechało. I pan mi to pokaże. Ja będę opowiadał w mediach tę historię, jak wy niszczycie to państwo. Działacie na szkodę rolników polskich, zarzucał wiceminister Kołodziejczak. Wymiana zdań została zarejestrowana, a nagranie nazwane taśmami Kołodziejczaka, które trafiły do sieci, wywołały gniew rolników i lawinę kontrowersyjnych komentarzy. To tak wygląda, jakby nad wszystkim już klamka zapadła, a my, ani minister, ani nikt inny z tym nic już nie zrobi. To co zostaje? Zaorać im te tory. Czytamy w komentarzach rolników zaangażowanych w protesty. Inny rolnik napisał, że nie dziwi go reakcja kolegów, a zaoraniem torów w Dorohusku udowodnią, że są zdesperowani. Później PKP Cargo tłumaczą, że rzepak nie był rozładowywany w Dorohusku, a wagony były oplombowane przez służby celne kontrolowane przez kilka innych państwowych służb. Później wspominają o śrucie rzepakowej i słonecznikowej, która nie jest objęta embargiem, zastrzegając, że takie transporty mogły się odbyć. Rolnicy twierdzą, że import śruty to łatwe obejście przepisów embarga, bo dla odbiorcy to żadna różnica, czy surowiec na paszę lub mąkę będzie ziarnem czy śrutą. Wszedłem na ten pociąg, widziałem na własne oczy i miałem w dłoni rzepak. Zostało to rozładowane na samochód o rejestracjach z Augustowa. Żadne oświadczenia miastowych z Warszawy mnie nie przekonają, że było inaczej, mówił rolnik protestujący w Dorohusku. 20 lutego odbędzie się ogólnopolski protest, który ma polegać na marszu do Warszawy oraz blokadach centrów dystrybucji towarów sieci handlowych. Katastrofa w największej tureckiej kopalni złota. We wschodniej części kraju doszło do potężnego osunięcia ziemi. Na filmie nagranym przez kamerę przemysłową widać, jak ogromny kopiec rozpada się, po czym zsuwa w dół doliny, wyrzucając w powietrze chmury pyłu.
W wyniku osuwiska co najmniej 9 górników z kopalni złota zostało uwięzionych pod ziemią. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało, że trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, w której bierze udział około 400 osób. Jak podaje Reuters, kopalnia miała składować na wzgórzu glebę wydobytą wcześniej na powierzchnię w trakcie poszukiwania Kruszca. Rząd poinformował, że wszczął dochodzenie w sprawie wypadku. Spółka zajmująca się wydobyciem złota w tym regionie zawiesiła we wtorek pracę z powodu osuwiska. Na wieść o katastrofie akcje właściciela kopalni spółki spadły podczas notowań nowojorskiej giełdy aż o 55%. Zakład od otwarcia cieszy się złą sławą. Już w przeszłości dochodziło do osuwisk skalnych, a w związku z tym do problemów z wydobyciem. Jednak jeszcze bardziej o zakładzie zrobiło się głośno, gdy doszło w nim do wycieków cyjanków, związków wykorzystywanych do ługowania. Decyzją rządu kopalnia w 2022 roku musiała na pewien okres wstrzymać wydobycie. Turcja należy do obszarów silnie sejsmicznych. W przypadku wystąpień nawet niewielkich wstrząsów mogą powstawać osuwiska, zwłaszcza na źle zabezpieczonych hałdach i źle prowadzonych odkrywkach. Tusk o zagrożeniu z Królewca. Przybyło głowic nuklearnych. Rosyjska eksklawa graniczy z Polską i Litwą. Została wcielona do ZSRR dopiero w 1946 roku. Wcześniej obszar należał do Niemiec. Jest on silnie zmilitaryzowany, a od 2016 roku znajdują się tam rakiety Iskander, które mogą przenosić głowice jądrowe. Donald Tusk podczas wizyty w Berlinie został zapytany o rosyjskie zagrożenie nuklearne. W Okręgu Królewieckim arsenał nuklearny Rosji został zmodernizowany. Zarówno Warszawa, jak i Berlin są w zasięgu Iskanderów. To jest 100 głowic nuklearnych, może więcej. Z jakiegoś powodu zostały zmodernizowane. Z jakiegoś powodu pojawiło się ich tam w ostatnim czasie więcej. Odpowiedział polski premier. Obwód królewiecki nie ma bezpośredniego połączenia z terytorium Federacji Rosyjskiej. Zaopatrywanie jest możliwe tylko drogą morską lub powietrzną. Także drogą kolejową, ale to wymaga zgody państw bałtyckich. Dobrze byłoby poważnie potraktować wszystkie pomysły i projekty, które wzmocniłyby nasze bezpieczeństwo. Bardzo serio traktuję słowa prezydenta Macrona, że Francja jest gotowa użyczyć Europie swoje możliwości nuklearne, dodał Tusk. Do niedawna Rosjanie mogli łatwo przerzucać broń. Sytuacja pogorszyła się dla Rosji wraz ze wstąpieniem Finlandii do NATO, która w każdym momencie może zamknąć wyjście z Zatoki Fińskiej. Dziękuję za oglądanie. Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!